Dowiedziałem się, że jestem ojcem od mojej małżonki. Uczucie, które mi wtedy towarzyszyło, to było lekkie zaskoczenie, ale przede wszystkim szczęście i oczekiwanie na to, co mnie będzie czekało. Przyszedł okres, w którym czekaliśmy 9 miesięcy na syna, którego postanowiliśmy nazwać Ryszard. Okres 9 miesięcy, w którym na pewno trzeba było dać dużo wsparcia mojej żonie. I okres 9 miesięcy, w którym nie mogłem doczekać się, czym to się zakończy. Zakończyło się wspaniałym, małym bąblem, którego mogłem wziąć na ręce, spojrzeć mu w oczy, zobaczyć w tych oczach samego siebie, zobaczyć w tych oczach bezmiar zaufania do mnie i wiedziałem, że może polegać tylko na mnie, na swojej matce, że bez nas sobie nie poradzi, ale że będziemy też dla niego całym światem. Wspaniałe uczucie. Na pewno polecam wszystkim. Ostatnie 2 lata, które spędziłem z tym Ryszardem, moim synem, to były na pewno 2 najbardziej wspaniałe lata mojego życia. Bycie ojcem to jest rewelacyjna rzecz. Najlepsza, jaka mnie w życiu spotkała.